No, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i witam Ciebie, Krzysztof, po raz bardzo kolejny. Dzień dobry, bardzo... Zosiu, witam Państwa. Bardzo mi miło, niedzielę. Tak, mi również, niedzielnie, poświęcałem swoją niedzielę, żeby z Państwem spotkać się na żywo i możecie w tej audycji zadawać pytania. Jest to już czwarta część na żywo, pytania i odpowiedzi. I dziś mamy kolejne silenty, no i też glutation, który jest, jak widzicie, w tle jesień, jest na odporność między innymi. A więc przed Państwem ekspert w dziedzinie nanotechnologii, o której mówimy, która ma coraz większe powodzenie, coraz więcej pytacie o to i coraz więcej chcecie to używać. Najpierw pojedynczo próbujecie i to jest ok, bo no dobrze jest przekonać się, że to po prostu działa. A więc Krzysztof, oddaję Ci głos i zacznijmy, jak powiedziałeś, od glutationu, bo jest jesień, idą przeziębienia, więc pierwszy glutation. Tak, tak. Mamy taki sezon właśnie, chociaż lato trzyma się bardzo mocno w Polsce, bo zwracam uwagę, że takie upały w październiku, mamy już październik, jakby nie patrzeć, dzisiaj 1 października, a zapowiada się jeszcze na najbliższe dni temperatura wysoka i będą teraz coraz większe wahania temperaturowe, bo trzeba pamiętać, że jeżeli w dzień jest ciepło, a jest bardzo ciepło, to wieczorami, nocami, porankami potrafi być chłodno, dlatego zbliża się okres katarów, zbliża się okres przeziębień, zbliża się okres już takich poważniejszych, czyli gryp, angin, wszystkich tych spraw związanych właśnie z zakończeniem lata, ale też proszę pamiętać, że zbliża się okres najbardziej depresyjny w roku, bo za miesiąc mamy Święto Zmarłych, mamy listopad, liść opadł. Niektórzy nazywają listopad, że liść opadł. U ciebie w tle liście już się gotują do opadania. Tak. Zatem minęło cudowne lato, ciepłe lato, kiedy wygrzewało nas słoneczko, kiedy mieliśmy dużo witaminy D, kiedy czuliśmy się dobrze, fajnie. I teraz przychodzi taki okres, w którym bardziej trzeba zadbać o swoją odporność. Więc glutation, dzisiaj nawet był program na jednym z kanałów w internecie u Mądrej Babci, właśnie na temat tego zbliżającego się okresu i na temat tej substancji glutation, która jest kluczowa, jeśli chodzi o naszą odporność, to znaczy jej wysoki poziom w naszym ciele jest kluczowy. I elektroda, czy nasz plasterek przyklejony na skórę przypomina naszemu ciału, żeby produkował tej substancji, tego glutationu w takiej ilości, jaka jest nam potrzebna do zdrowego funkcjonowania. A glutation to pamiętajcie, że to jest odporność, to jest detoks, czyli oczyszczanie, metale ciężkie, toksyny, pasożyty. To jest też bardzo ważna substancja, która bierze udział w procesach tworzenia energii komórkowej, bardzo ważna. Oraz bardzo ważna substancja do tego, żebyśmy wyglądali lepiej, bo jest odpowiedzialna za budowanie kolagenu. Kolagen to takie popularne, bardzo szczególnie w branży beauty, ale także wellness. Zatem w tym okresie, żeby czuć się dobrze, żeby przedłużyć sobie to lato w sobie, w nas, ten glutation jest bardzo, bardzo ważny, żeby go nosić codziennie. I wiemy o tym, że mamy całą tutaj paletę różnych plastrów. Mamy ten nasz główny X39, czyli związany z komórkami macierzystymi, ale w tym okresie szczególnie ważny jest glutation. Można oczywiście go połączyć sobie z AEON-em, który jest tym antystresowym, bo tak jak powiedziałem, dni są coraz krótsze, wieczory są coraz chłodniejsze i zbliża się najbardziej depresyjny okres w roku. Zatem dbajmy o swoją ostrożność, przyklejając codziennie glutation, odporność, i dbajmy o swoje dobre samopoczucie, przyklejając codziennie AEON. To są takie w tej chwili must have nasze bielektrody i nasze rekomendacje, nasze zalecenia. Ja to powtarzałem już wielokrotnie, już kończę, że bardzo dobrze radzą sobie rodziny z dziećmi, które noszą glutationy, no bo zaczęła się szkoła z początkiem września, już jest miesiąc tej szkoły i teraz idąc w sezon przeziębieniowy, naklejajcie ten plaster glutatem swoim dzieciom.
one będą bardziej odporne, będą mniej chorowały, a jeśli nawet pojawi się infekcja, to ona przejdzie łagodnie. Dziękuję bardzo. Ja chciałam zapytać, bo padło słowo jak kolagen. Kolagen. I teraz tak, ja otrzymuję pytania od ludzi, gdzie ten kolagen szukać, który jest dobry i tak dalej. I moje pytanie jest takie, czy jest koniecznością suplementowanie się kolagenem, jeżeli używamy ogólnie elektrody LifeWay, bo przecież Alavida też uczestniczy w tym procesie, że pobudza produkcję między innymi kolagenu, prawda? I czy to jest konieczne przyjmowanie z zewnątrz, czy jednak wystarczą te nasze plastry? To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, które się pojawia bardzo często. Jeżeli mamy zrównoważoną dietę, w której dostarczamy wszystkie niezbędne substancje, jeżeli mamy sprawnie działający system trawienny, łącznie z żołądkiem, czyli dobrze dokwaszony żołądek, dobrze pracujące jelita, nie są obciążone glutenem, nie są obciążone przetworzonymi węglowodanami, to organizm do pewnego wieku elegancko sobie korzysta z tego, co dostarczamy, no bo pamiętamy, że muszą być pewne związki dostarczone w posiłku. Pamiętajmy, że technologia LifeWave to jest fototerapia, która działa na substancje produkowane przez ciało ze składników, które my dostarczamy. Ja osobiście jestem zwolennikiem suplementowania kolagenu, bo nie ma w diecie większości Polaków i chyba większości ludzi na świecie wystarczającej ilości substancji białek, enzymów, katalizatorów, które dostarczają składniki do kolagenu. Po prostu tego nie ma. Do tego dochodzą jeszcze diety wegetariańskie, bardzo popularne, wegańskie, bardzo popularne. To tam jest jeszcze zmniejszona ta ilość tych substancji, tak? Bo ci ludzie nie jedzą łapek kurzych, czy nie gotują rozpału na łapkach kurzych, czy świńskich, tak? Nie robią galarety. Trzeba pamiętać, że składniki muszą być dostarczone. No, nasza komórka to jest ten podstawowy, to podstawowe pojedyncze życie samodzielne składające się na tkanki, na cały organizm i ona potrzebuje wartości odżywczych. Ta komórka potrzebuje również energii, potrzebuje dobrego nawodnienia, potrzebuje minerałów i witamin. Jeżeli tego nie ma w diecie, to możemy zjadać super kolagen z najwyższej półki i nic z tego nie będzie. Jeżeli mamy upośledzony układ trawienny, jeżeli mamy źle zakwaszony żołądek, jeżeli mamy obciążone, upośledzone jelita, również nie będzie tej wchłanialności. Zresztą, jeżeli znacie Jerzego Ziębę, który jest takim dziennikarzem i osobą, która napisała kilka książek, on jest bardzo kontrowersyjny dla wielu ludzi, już nie tylko kontrowersyjny jest dla medycyny jako takiej, tej rockefellerowskiej, ale wzbudza też wiele kontrowersji w różnych środowiskach. Ja uważam akurat, że on bardzo rzetelnie przedstawiał kwestie właśnie wielu braków żywieniowych i substancji, które trzeba dosuplementować. I nie wiem, czy możemy zrobić taką reklamę, ale ja na przykład kupuję u niego kolagen MSM, czy MSM, tak, kolagen. Dlatego, że ja sobie postudiowałem, a jestem inżynierem technologii żywności, więc trochę informacji takiej naukowej zebrałem na temat tego, jak jest przetwarzana żywność, co w tej żywności jest utracone w trakcie procesu przetwarzania. Wiemy, że mamy obróbkę cieplną, wiemy, że mamy konserwanty. Do tego dochodzi w całym procesie przygotowywania żywności dodawanie chemizacji, która ma podbić kolor, która ma podbić smak, która ma podbić wiele walorów jedzenia, ale to jedzenie traci na wartości odżywczej. I teraz paradoks jest taki, że im więcej rzeczy jest smacznych, przyciągających naszą uwagę, to one są tym bardziej szkodliwe. Jak ktoś powie, to takie niesmaczne, co tu robisz, a okazuje się, że samodzielnie przygotowany posiłek, który nie jest przesadzony z przyprawami, który nie jest przesadzony właśnie z tymi podbijaczami smaku, on nam może nie smakować. No na półce mamy słodką bułeczkę, która jest z czekoladą i to jest dość cudowne, tak? Czy w piekarniach te napompowane pszenicą GMO ciastka, czy tam ciasta. Więc to pytanie jest oczywiście bardzo ważne, które zadałaś, bo to nie tylko dotyczy kolagenu, to dotyczy w ogóle substancji, których nie mamy. I
najlepiej jest poszukać sobie takiego miejsca, gdzie będziemy w stanie przeanalizować sobie braki. Są laboratoria, które robią nie tylko z krwi i z moczu i z kału, bo to nie wystarczy. Laboratorium, które bada parametry z moczu, kału i z krwi, nie widzi obrazu komórki. Bardzo częstym błędem jest to, że nie widząc obrazu komórki, czego w komórce brakuje albo czego mamy, jaki mamy nadmiar, bo oprócz tego, że możemy stwierdzić, jakich substancji nie mamy, możemy też stwierdzić, jakich substancji szkodliwych mamy za dużo. Tak? Bo są ludzie, którzy robią tak zwany biofeedback i są w stanie pokazać metabolity, są w stanie pokazać metale ciężkie, są w stanie pokazać obciążenie toksynami i pokazują braki. Jeżeli mamy braki tych substancji, na przykład takim flagowym niedoborem witamin jest witamina D, czy tak jak my nazywamy D3. Dlaczego? Dlatego, że ludziom się wmówiło w czasie najśmieszniejszej choroby na tej planecie, że trzeba uciekać ze słońca, siedzieć w domu i najlepiej nie wchodzić do lasu. A witamina D to jest główny produkt tego przebywania na słoneczku. Mamy bardzo duże niedobory witaminy D. No i teraz jaką witaminę D należy brać? No najlepsza witamina D to jest ze sprawdzonego źródła, która jest w kroplach, ale jest w towarzystwie witaminy K2. Dlaczego to też jest? To też jest związane z tak zwanym paradoksem wapnia i to pokazuje, że możemy mieć bardzo dużo wapnia we krwi i badamy krew, mamy dużo wapnia, kości mamy mocne. A okazuje się, że kości mamy dziurawe, dlatego że to nie jest przekierowywany do kości. I o tym też piszą nie tylko specjaliści lekarze, Jerzy Ziemba też opisał w swojej książce właśnie ten paradoks wapnia, że zbadane wapno we krwi nie odzwierciedla tego, co jest w komórkach, na przykład w kościach. To w ogóle ta edukacja zdrowotna to jest bardzo ostatnio popularny temat i suplementacja to jest taka oddzielna działka, którą trzeba się zainteresować, ale jeśli chcesz sprawdzić, czy twój organizm ma wszystko, co potrzeba, to trzeba sobie zainwestować w taki skan, zrobić sobie biofeedback czy jakiś inny skan, który powie, że nie tylko mamy tego za mało czy za dużo we krwi, moczu, w kale, ale również sprawdzimy zawartość komórek. No to jest bardzo ważne. Zatem, czy kolagen suplementować? Ja uważam, że od pewnego wieku trzeba dostarczać substancji, które mają półprodukty do kolagenu, lub wybrać dobry kolagen, po prostu włączyć go do diety, bo żywność, którą kupujemy, tak zwana, no teraz już nie ma taniej żywności, ale pamiętasz, śmialiśmy się, że są alejki ze zdrową żywnością i są alejki z pozostałą żywnością. Żywność, która jest dostarczona i na masową skalę i przechowywana na półkach, ma ogromne niedobory substancji odżywczych. Brakuje tam witamin, brakuje tam minerałów i zdecydowanie brakuje kolagenu. Także martwa żywność, no co to dużo będziemy. Tak, martwa żywność. Już pomijam o tej energetycznej stronie, że ona nie ma w sobie światła, bo tak naprawdę konsumujemy światło na tym podstawowym atomowym poziomie, tak naprawdę jemy fotony, ale to jest odrębny temat. Więc tak, kolagen na pewno warto sobie dosuplementować, szczególnie jeśli odczuwamy problemy ze stawami i widzimy, że tam coś skrzypi, coś boli, gdzieś jakieś są złamania. No kolagen to jest jakby cała nasza konstrukcja. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby nie białko kolagen, to ciało człowieka było jedną wielką kałużą na podłodze, bo tak naprawdę ta konstrukcja kolagenowa jest ważna. Trochę się rozgadałem, ale to jest temat bardzo... Nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. Wszystko jest jak ma być. Wiesz, że u mnie jest tak, jak ma być. Nie ma, że tam rozgadałem. Wiesz, ja chciałam dodać, tu mamy pytania, ale ja chciałam dodać, że ja byłam, wiesz, zadawałam sobie pytania, dlaczego co jest z tym, że odkłada mi się ten tłuszcz, nie jem tak i tak dalej. I pomodliłam się w końcu i trafiłam do Mierzwina, do pana Oszczędy, tam na Nowoda, która jest. No i on wziął i zrobił mi ten skaner, co mówisz. Przejechał całe ciało, wszystko tak jak mówisz, każde kości i tak dalej. Więc wiesz, pogratulował mi też, wiesz, że ten stan kości, te mięśnie, no bo ja chodzę na gimnastykę i tak dalej, ale okazuje się, że ja nie mam kompletnie enzymu do trawienia tłuszczu. No i tam później dał mi link, gdzie mogło to z Niemiec. U nas tego nie akceptują, więc trzeba to zamówić z Niemiec. No i to było bardzo pomocne dla mnie, tam trochę witaminy B1, wiesz. I to jest taki
obraz, że w końcu jest to pytanie, było pytanie i jest odpowiedź. No bo katujesz się, no o co w końcu w tym wszystkim chodzi? Nie wiem, jak słoń za przeproszeniem, wiesz, i tutaj się odkłada i no, a jak nie ma enzymu trawiennego, no to nie ma jak się trawić, nie? I tu jest pytanie od Krzysztofa też, bo też mój stały słuchacz już, paczce Zosi tak się nazywają na codziennikach, już Grażynka też dołączyła, Grażynka używa plasterki. Witamy serdecznie. Tak, witamy serdecznie. I pytanie od Krzysztofa jest takie, mam dietę wegetariańską, jak mogę suplementować kolagen? Tam już wspomniałeś trochę, ale nie, czy jest jakaś taka wskazówka dla wegetarian, nie? No tak, to jest, ja przez 8 lat nie jadłem mięsa. Taka była decyzja, żeby sprawdzić, jak ten organizm mój funkcjonuje. I to w wieku 40 paru lat przestałem całkowicie jeść mięso. Później włączyłem po jakimś czasie ryby i tak przez te 8 lat funkcjonowałem. Potem się okazało, że to nie można tak jak w Chinach wszystkich traktować jednakowo. To znaczy każdy, jesteśmy indywidualnością, oczywiście ważne są przekonania, ważne jest jaki powód, dla którego nie jemy mięsa, czy jest to bardziej powód zdrowotny, czy bardziej kwestie humanitarne, że nas nie przekonuje, że musimy się żywić zwierzętami, bo musimy je zabijać. W naturze zwierzęta zjadają zwierzęta i my gdybyśmy nie marnotrawili tego jedzenia, to przecież od wieków polowali i też pożywiali się. Przy diecie wegetariańskiej bardzo warto zastanowić się nad bodajże beta-alanina, to jest takie białko i aminokwasy potrzebne, których nie ma w diecie wegetariańskiej. Natomiast zdecydowanie przy diecie wegetariańskiej trzeba też uważać na niedobory witamin z grupy B. To też można sobie doczytać, czego brakuje w diecie wegetariańskiej, jeśli chodzi o minerały, jeśli chodzi o witaminy, więc zdecydowanie poszedłbym w kierunku suplementowania witamin z grupy B. No i ten kolagen, jeżeli masz dobre źródło, Krzysztofie, kolagenu, ja korzystam z tego kolagenu już parę miesięcy na ukrytych terapiach, to jest ten kolagen MSM i sobie bardzo chwalę, bo tam on jest w takiej formie, która jest bardzo szybko chłonialna, posiada niezbędną miedź, która jest potrzebna do kolagenu, posiada niezbędną witaminę C, która jest potrzebna przy kolagenie, czyli taka kompozycja, bo to nie może być sam czysty kolagen. Musisz mieć komponenty, które są niezbędne do wbudowania kolagenu. No i dołączyłbym z pewnością plaster glutation, który glutation jest też substancją niezbędną do produkowania kolagenu. Jeżeli mamy, nie wiem w jakim wieku jesteś, ja mogę powiedzieć o sobie jako 53-latek, jeżeli bym widział, że pogarsza mi się jakość skóry, jeżeli bym widział, że pogarsza mi się jakość stawów i mięśni, to jest kierunek taki, że najprawdopodobniej ten mój kolagen się nie odbudowuje w sposób prawidłowy. Więc poszedłbym w suplementację i tak naprawdę suplementuję sobie kolagen, naklejam ten glutation plaster, plus też w Twoim przypadku zainteresowałbym się witaminami z grupy B, a tak naprawdę, tak jak Zosia powiedziała, poszedłbym na dobry skan swojego ciała i zrobiłbym sobie takie dogłębne skanowanie z informacją, co mam i robił go sobie regularnie, tak? Na przykład co 3 miesiące, co pół roku zrobić sobie taki bioskan ciała, bo ten bioskan pokaże niedobory i pokaże też nadmiary, bo pamiętajmy, że dieta wegetariańska, jeżeli komuś służy, to jest ok, natomiast rośliny gromadzą bardzo dużo toksyn, których rośliny nie mają systemu oczyszczania, detoksyfikacji się z toksyn, one są magazynami toksyn, metali ciężkich. Tak, rośliny, które rosną przy drogach, czy są obsypywane, pamiętajmy, że jest ogromne ilości glifosatu, Roundupu. Jeżeli masz swój ogródek, czy dostęp do takich produktów, gdzie ktoś uprawia bez pryskania, to dobrze. Natomiast trzeba o tym pamiętać. Roślina nie ma systemu detoksyfikacji, który by oczyszczał z toksyn, z metali ciężkich. Ona to magazynuje, a my to potem zjadamy. I oczywiście mamy dobrą intencję, bo chcemy jeść rośliny, czuć się dobrze, ale trzeba pamiętać, że obciążamy się jednocześnie, jeżeli to źródło tych warzyw jest, no tak jak powiedziałem, czyli obciążamy.
Okej, dziękuję bardzo. Chciałam powiedzieć, że pan Oszczenda będzie na festiwalu w sobotę, jak i Krzysztof 7 w Bolesławcu, i będzie można tam na miejscu zrobić ten skan, bo on ma ze sobą ten komputer i on robi. Super my sprawa. Widzimy, tak, my widzimy to swoje ciało i tak dalej. Także tak, rzeczywiście warto to zrobić. Andrzej pisze: dziękuję za odpowiedź, a Grażynka Plasterkowa nas wita. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy was do tych pytań. Witaj, Magdaleno, miło, fajnie, że jesteś z nami. Mówię, moja paczka się schodzi, oni tam na tych codziennikach są i bardzo, bardzo się cieszę. Także jak macie pytania, to je zadawajcie. A teraz bym, Krzysztof, proponowała przejść do tego silentu, mimo że już o tym żeśmy rozmawiali, ale też pytania przychodzą, czy silent muszę używać cały czas, jak długo go używać i co on zrobi i tak dalej. I jakie miejsca najlepsze są, żeby oczyścić tą przysadkę, szyszynkę, bo ona też czyści przednie płaty mózgowe, nie? I na sen. I czy to jest różnica? Wiesz, takie pokazać ludziom jakby, wiesz, miejsca, bo oni patrzą na te obrazki, no i niekoniecznie, no nie każdy. Więc tak jak mówię, ja mam tu w miejscu jelita i pokazać, że tu czy tu jest najlepiej. Ja wam tutaj pokażę też, że ja mam taką choinkę, ponieważ ja pojechałam na ten kongres i rozbolały mnie ręce tu mięśniowo, że nie mogłam podnieść do góry. I oczywiście dobrze, że z moją apteczką jeżdżę, więc i iksy poszły i te AccuLife, nie, żebym w ogóle mogła przefunkcjonować. Ja wiem, że to nie jest chorobowe, że jest czas przemiany ciała z węglowego na krzemowe i idą te energie, o których mówiła Ania Głowacz u mnie. I wiem, że to naturalne, ale widzisz, mam pomoc dla siebie, żebym w ogóle mogła chodzić i się ruszać, bo to wiesz, i kości, i wszystko. Cyk, cyk, choinka tak, się obkleiła wszędzie. Ludzie też pytają, a co to? I tak tutaj. Witamy Urszulę Kingswell. Witam wszystkich serdecznie. Witam Zosieńko, witaj Krzysztof. Zamieniam się w słów wdzięczność. I oczywiście pytania, przypominam, Urszulo, również mam zadawać. Proszę, Krzysztof. Dobrze, bardzo dobre pytanie, bardzo dobry wątek. W ogóle kwestia snu, bo proszę zauważyć, nie wiem czy, ale myślę, że obserwujemy to samo zjawisko, że w procesie starzenia się śpimy coraz mniej. Znaczy, krótko mówiąc, starsi ludzie bardzo wcześnie wstają, może się kładą o jakiejś porze takiej wczesnej, ale generalnie nie dosypiają tych 7-8 godzin. Tak generalnie obserwuję, że tak jest. I to wynika tak, że proces starzenia, który przyspiesza, degraduje gospodarkę hormonalną, bo to jest, tak jak opowiadamy, że czym jest starzenie się? Starzenie się jest powolnym wyłączaniem wszystkich tych procesów, które funkcjonowały, kiedy byliśmy zdrowi. I też można powiedzieć kolokwialnie rozpadaniem się ciała, ja wiem jak to brzmi, ale tak to po prostu jest. I jednym z procesów, który jest, no, te menopauzy czy andropauzy, jakbyśmy tego nie nazywali, to są zaburzenia hormonalne i jednym z efektów jest to, że starsze osoby, nasi seniorzy po prostu nie śpią, a już w ogóle bardzo rzadko się słyszy, żeby ktoś śnił, bo 40 plus, 50 plus, 60 plus, ci ludzie bardzo rzadko śpią, a prawdziwy, głęboki, regenerujący sen to jest przejście faz, tam jest 5 faz REM i to są fazy, w których się śni. Są takie bloki senne, gdzie powinniśmy śnić kolorowe sny. To się dzieje w dzieciństwie. A sen jest jednym z najważniejszych procesów regeneracyjnych ciała. Ja pamiętam w czasach, kiedy pracowałem w banku, był taki proces, który się nazywał przetwarzaniem informatycznym systemów i on się odbywał w nocy. Czyli wszystkie te transakcje, które w ciągu dnia się odbywały, księgowania, wpłaty, wypłaty, na noc siadali informatycy i robili takie przetwarzanie nocne po to, żeby rano mieć świeży system ze wszystkimi właściwie poksięgowanymi informacjami. Ja to porównuję do naszego umysłu. Nasz umysł w ciągu dnia zbiera informacje, gromadzi bardzo dużo świadomie, jeszcze więc podświadomie. Noc jest porządkowanie tych informacji i regeneracją.
Pamiętajmy, że główne organy odpowiedzialne za nasze oczyszczanie, jak na przykład wątroba, no to jest czas regeneracji, jest właśnie w nocy. To jest wczesną nocą, bo to jest między 23 a 1. To są te dwie ważne godziny, gdzie zegar biologiczny przesyła bardzo dużo energii do wątroby, żeby ona się zregenerowała. I wątroba się regeneruje, gdy śpimy głęboko i śpimy na leżąco. Czyli jeżeli ktoś śpi na siedząco, gdzieś zasypia przed telewizorem i budzi się o 1, to ma straconą nockę dla regeneracji wątroby. I cały proces snu z wiekiem, z latami jest zaburzany, a Silent Night, czyli nasza bioelektroda, którą przykładamy na noc, przywraca regenerujący sen poprzez przywrócenie właściwego poziomu melatoniny. No bo melatonina to jest taka nasza własna substancja, mówi się na nią superhormon. Ona jest produkowana właśnie przez mózg i jest antyutleniaczem bardzo silnym, nawet silniejszym niż ten glutation, o którym wspominaliśmy, ale pracującym w mózgu. Czyli jeżeli mamy w ciągu nocy oczyścić mózg, to musi być głęboki sen z dużą ilością melatoniny. Melatonina jest też superhormonem, który jest powiązany z innymi hormonami. Czyli krótko mówiąc, jeżeli chcemy mieć prawidłową gospodarkę hormonalną na długo, to musimy utrzymywać wysoki poziom melatoniny, bo bez melatoniny są zaburzenia innych hormonów. To na to wykazały badania, można sobie o tym poczytać. Ja tylko przypomnę, że bioelektroda Silent Night, czyli nasz plasterek Silent Night, kiedy powstał, został przekazany do badań klinicznych i uzyskał status urządzenia medycznego klasy pierwszej, czyli był urządzeniem medycznym. Na początku był zarejestrowany jako urządzenie medyczne. Zresztą badania prowadził teraz już profesor Norm Shilly. Ja już o nim mówiłem, to jest profesor, który jest specjalistą w Stanach Zjednoczonych od snu i który był osobistym lekarzem 3 prezydentów Stanów Zjednoczonych. I on badał w Silent Night i on stwierdził dużą skuteczność w przywracaniu głębokiego snu. To warto wiedzieć, bo czasami padają pytania, a to jakieś pewnie placebo, a to pewnie jakieś wiecie, oszustwo i tak dalej. Nie, to jest nauka. Więc można polemizować z rzeczami, których nie znamy, natomiast jeśli mamy za tym stojącą naukę, lekarzy, specjalistów, to warto się nad tym pochylić i ten sen po prostu sobie przywrócić. Głęboki, regenerujący sen. Więc jeden plasterek dziennie. Gdzie go przyklejamy? No to w ramach ulotki, którą mamy razem z zakupem, mamy pokazane miejsce na głowie i mamy pokazane miejsca na nogach. I teraz zasada jest taka, że zaczynamy sobie przyklejać na miejsca i mniej więcej tydzień, dwa tygodnie przyklejamy sobie na przykład na noc. Na trzecie oko przyklejamy sobie, to są moje ulubione miejsca, na skroń prawą i przyklejamy sobie za uchem tu w to miejsce. To są moje ulubione miejsca. Jeżeli po tygodniu, dwóch tygodniach my nie mamy poprawy snu i czujemy, że nic się nie dzieje, warto jest sprawdzić sobie te miejsca na nodze. Tam jest punkt wątroby na stopie, są miejsca przy kostce i popróbować sobie przez kolejny tydzień, półtora na stopie. I też oczywiście to może tak być, że ktoś miał problemy ze snem i w ciągu pierwszej, drugiej, trzeciej nocy poczuje już różnicę, natomiast trzeba sobie dać czas, dlatego że jeśli mamy rozregulowaną gospodarkę hormonalną, mamy zaburzoną produkcję melatoniny, bo na przykład łykamy melatoninę w tabletkach. No to zasada jest taka, jeżeli łykamy z zewnątrz substancję, która w krwi nasyca nas informacją, że mamy tą melatoninę, no to nasz mózg nie potrzebuje produkować własnej i upośledza produkcję. Ta fabryka w mózgu przestaje funkcjonować. Tym się trzeba kierować. Więc dajcie sobie szansę, mieliśmy takie przypadki naprawdę długoletniej insomnii. Insomnia to jest już choroba bezsenności, to są już tortury dla tych ludzi, bo oni żyją jak zombie, gdzie przy stosowaniu Silent Night oni powrócili do sobie uśnienia, powrócili do regeneracji. Więc tak, sen trzeba traktować bardzo poważnie i tak jak odstawiamy na noc samochód do garażu, zamykamy go, dbamy, żeby on sobie odpoczywał, tak samo my musimy dbać o siebie. Nie możemy zakłócać tego procesu, bo jeżeli jedną, dwie, trzy noce nie zregenerujemy ciała, to potem może się uruchomić cały łańcuch problemów, łącznie z chorobami. Szczególnie jeżeli mamy problemy zdrowotne, przeziębienie, no to co robi ciało, jak jest przeziębione? Kładzie się w ciągu dnia, bo ono chce leżeć, chce spać.
Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o ten sen i jak można o niego zadbać. No można się do niego przygotować do snu. Czyli krótko mówiąc, na 2 godziny przed snem wyłączamy wszystkie urządzenia, które mam, szczególnie z tym niebieskim światłem. Smartfony, komputery, telewizor też w ogóle. Nie powinno się zasypać przy telewizorze, bo wprowadzamy sobie zakłócenia, wprowadzamy sobie problem z zaśnięciem. Nie powinniśmy jeść przed snem. Bo tak naprawdę na kilka godzin przed snem nie powinniśmy już jeść, bo jedzenie przed snem nie pozwala nam spać, dlatego że układ trawienny potrzebuje wszystkich procesów, żeby to trawić. I to tak, troszkę śpimy, troszkę trawimy. I nie mamy ani pożytku ze snu, ani pożytku z jedzenia, które zjedliśmy. Bo to jedzenie rano wydostaje się, jak ja to mówię, na południe, niestrawione w pełni, nie mamy wartości odżywczych, jednocześnie mamy nieprzespaną noc. Więc sen jest bardzo, bardzo ważnym procesem. Dziękuję bardzo. Państwa zainteresowane osoby, które nie słyszały wcześniej, bo my mamy cały cykl rozmów, każdej elektrody czy plasterka, jak mówimy, osobno i o Silencie znajdziecie Państwo cały odcinek. Nasza Grażynka, która już używa jakiś czas plasterki, pisze tak, mnie już boli biodro 2 tygodnie. Grażynka jest na detoksie, wiesz, ona jest w trakcie procesu i co byś jej podpowiedział? No to przede wszystkim zrobiłbym sobie to skanowanie, skanowanie organizmu, bo oczywiście suplementacja i informacja o suplementacji, o tym mówiliśmy o śnie, jest bardzo ważne, natomiast trzeba znaleźć przyczynę, co jest z tym biodrem. Bardzo często jest tak, że stawy się nie odbudowują, bo może brakować jednego minerału bądź grupy minerałów. I są spore niedobory magnezu, selenu, wielu minerałów. Po prostu trzeba by sprawdzić, co w ciele jest, czego jest za mało, a czego jest za dużo. I pójść w tym kierunku, uzupełnić to, czego nie ma, usunąć to, co jest. Jeśli chodzi o bioelektrody, to na stawy bardzo dobrze działa glutation przyklejony bezpośrednio na stawy. Jeśli boli biodro, to przyklejenie na miejsce bólu na biodro, dlatego że glutation działa bardzo silnie antyzapalnie. On obniża bardzo mocno też stany zapalne. I pamiętajcie, że stan zapalny, jeżeli jest, to w ogóle trzeba o tym powiedzieć, że stany zapalne są też potrzebne w naszym ciele. To nie jest tak, że stan zapalny to jest tak samo jak stres czy kortyzol jest niezbędny w naszym ciele. Tylko bardziej chodzi o ich poziomy. Jeżeli mamy za dużo stanów zapalnych, pojawiają się stany chorobowe. Stan zapalny jako taki jest niezbędny do tego, żeby strawić tkankę czy komórki, które trzeba wymienić. Bo tak to się odbywa, tak? Jeżeli mamy komórki stare, one muszą być strawione, tam zostaje stan zapalny, zostają zużyte, rozłożone na odpady i tam wbudowują się nowe komórki. I teraz, jeśli mamy ciągły stan zapalny, przewlekły stan zapalny, a na to wskazują bóle w tym biodrze, to kolagen w to miejsce się nie wbuduje, bo nie zostały usunięte te tkanki, które miały być usunięte. Ja często porównuję to i tak obrazowo mówię, że jakbyśmy chcieli położyć na ścianę nowy tynk, a ten stan zapalny to jest posmarowanie masłem ściany i chcemy położyć tynk. On się nie przyklei, więc dobrze jest sobie doklejać elektrody na biodro, można sobie glutatem za onem dokleić, żeby tam przyspieszyć te procesy wymiany. Glutatium też działa na te stany zapalne, na miejsca stawowe bardzo fajnie, na redukcję bólu. Więc po pierwsze przeskanować sobie ciało, po drugie uzupełnić to, czego brakuje, usunąć to, czego jest za dużo i stosować bioelektrody miejscowo na biodra. A powiedz mi, Krzysztof, tak, czy to nie może być też tak, że ponieważ Grażynka już jakiś czas używa i detoks, i komórki macierzyste, czy to nie może być też takim komunikatem tak zwanego kryzysu ozdrowieńczego, czyli informacja jest, że uzdrawia jej się to biodro, które ono było ileś tam czasu zaniedbane, nie? I drugie pytanie moje jest takie, jeżeli ktoś używa według protokołu detoks, czy to nie zaszkodzi, że w miejsce, tak jak mówisz, tego stawu jeszcze jeden nakleić glutation? Rozumiem, że czy one jak są dwie, czy to jest okej?
Odpowiadając na pierwsze pytanie, tak, to może być tak zwany kryzys ozdrowienia, czy inaczej reakcja, którą organizm uruchamia w procesie zdrowienia. I niektórzy mówią, że przejście od choroby do zdrowia to jest z drugą stronę tak jak od zdrowia do choroby. Czyli jeśli jesteśmy zdrowi, zaczynamy chorować, mamy wszystkie symptomy, bóle, stany zapalne i tak dalej, to droga w drugą stronę może być podobna. To znaczy my możemy odczuwać również, są takie teorie, nawet są naukowcy i lekarze, którzy o tym mówią. Kiedyś rozmawiałem z jednym z lekarzy, który opowiadał o pacjentach nowotworowych, że z jego doświadczenia dużo lepiej radzą sobie i zdrowieją ci pacjenci, którzy zaraz po zastosowaniu właściwej terapii mają pogorszenie, tak, wpadają w taki dołek, to jest ten kryzys ozdrowieńczy, o którym mówisz, i wtedy z tego dołka jest odbicie, organizm sobie radzi, niż tacy pacjenci, którzy są chorzy i ten progres jest taki, wiesz, stopniowy. Że statystyki pokazują, że ktoś wpada w dołek ozdrowieńczy, to znaczy, że jest sygnał, organizm zaczął sobie radzić z tematem. I to często może być nieprzyjemne, więc to może być tutaj u grażynki ta sytuacja, ale jeżeli to się przeciąga, to dłużej, tam powiedzmy tygodnie, miesiące, no to bym zrobił sobie taką analizę swojego ciała. Jeśli chodzi o stosowanie detoksu, nie ma absolutnie żadnych problemów, żeby sobie dokleić drugi glutatian w miejsce bólu. Wręcz w sytuacjach, kiedy jest jakieś poważne zatrucie, a my mieliśmy już takie przypadki, że ktoś się zatruł alkoholem bardzo mocno, to znaczy była impreza i przesadził z alkoholem i ratowanie polegało na tym, że przyklejał sobie trzy glutationy, jeden tutaj na dołku tracheotomicznym, drugi na środku klatki piersiowej, trzeci pod pępkiem, czyli trzy na raz. I oczywiście pierwsze odruchy były wymiotne i tak dalej, z dobrym nawodnieniem, natomiast wyjście z tego zatrucia było bardzo szybkie. Podobnie się stosuje, zobaczmy, jest procedura wlewów glutationowych, też od lekarzy słyszałem, że jeśli jest zatrucie jakimiś chemikaliami, a zdarzają się na przykład takie sytuacje, że dziecko w jakimś sklepie zje preparat, tak jak była historia dziecka, które zjadło kret, czyli ten taki granulat do przeczyszczania rur, prawda? To natychmiast robi, oprócz płukania żołądka, robi się wlewy glutationowe. No po co się robi to? Po to, żeby podnieść poziom glutationu, który zwiąże to wszystko, co jest toksyczne i chemiczne. Więc nie ma przeciwwskazań. Jedyne, na co bym zwrócił uwagę, to jeżeli jest bardzo silna reakcja detoksyfikacyjna, komuś jest niedobrze, kręci się w głowie, żeby po prostu odkleić glutation na 2-3 godziny i potem przykleić z powrotem. Dobrze się nawodnić, włączyć sobie dobrą witaminę C i przykleić z powrotem. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, bo przychodzą czasami osoby z ciężkimi przypadłościami, bo szukają chorobami, szukają rozwiązań i zadają mi pytanie, mają wątpliwości, żeby ten detoks nie pogorszył samopoczucia, to można włączyć ten glutation na 2-3 godziny dziennie. Czyli dzisiaj 2-3 godziny dziennie ten plaster, jutro 2-3 godziny, pojutrze 4 godziny. On 18 godzin zapasu ma, więc można sobie jednym glutationem rozpoczynać te procesy detoksyfikacyjne i robić to w łagodniejszy sposób. Czyli nasza Grażynka, jak ma dopiero 2 tygodnie te bóle, to może spokojnie do miesiąca moim zdaniem poczekać, bo ja wiem, jak działa detoks, co on uruchamia, każdy jest inny, jak powiedziałeś, więc tak. Może być, Grażynko, tak, że właśnie uzdrawiasz się. Witamy Grażynkę Gora też, która będzie naszą prelegentką, przyjedzie z Düsseldorfu, także pokazujecie się, tak, Państwo. Krzysztof, może jeszcze parę słów mówiliśmy o energetykach, ale dostaję pytania, no właśnie na miejsce jelita. Jakie elektrody można kleić na przykład? Dostałam takie pytanie, nie? I no w zasadzie wszystkie moim zdaniem, nie? Ale tak najbardziej. No i na przykład energetyki, nie? Co one wtedy powodują, jeżeli tu przyklejemy energetyki? Tak, są te punkty, to grube 4, tak ten punkt się nazywa, to jest ten punkt właśnie tutaj, którego nawet masowanie, stymulowanie też może mieć terapeutyczny wpływ na jelito. I ogólnie trzeba powiedzieć, że pierwszy raz w życiu widziałem meridiany, jak przyjechał do nas na wykład dr Karasiński, ordynator z Lwówka Śląskiego, bo został zaproszony
nasze spotkanie we Wrocławiu, spotkanie LifeWave. A ponieważ jest akupunkturzystą i lekarzem, który jest otwarty, świadomy i przede wszystkim szuka rozwiązań, które będą korzystne dla pacjentów, to zgodził się przyjechać i opowiadał nam właśnie, czym są meridiany, pokazywał nam zdjęcia meridianów. Są specjalne aparaty robiące takie fotografie, że widać ścieżki meridianowe. Czyli jeśli mamy tu meridian, to on sobie wędruje tutaj, ten jelito grube, potem idzie tutaj, czyli krótko mówiąc, te kanały komunikacyjne, to jest bardzo skuteczny system, który jest do czegoś służy. To nie jest tak, że my mamy te meridiany, bo nie wiem, bo ładnie w nich wyglądamy. To jest system energetyczny, który uzupełnia całe holistyczne podejście do funkcjonowania ciała. I jelito grube stymulowane przez igły akupunkturowe powoduje reakcję w jelicie grubym, czyli w narządach. I ktoś powie, jak tutaj mogę mieć jelito? No tak, ale tu masz nerkę 27, na stopie masz wątrobę, w sensie końcówkę meridianu. Cała medycyna chińska, która no, wiecie, no, ma ponad 6 tysięcy lat doświadczeń, bazuje na akupunkturze, akupresurze poprzez uruchamianie tych meridianów, czy poprzez terapeutyczne działanie za pomocą igieł czy masażu. I my często mówimy na technologię LifeWave, czyli nasze plasterki, że to jest akupunktura bezigłowa, bo my działamy światłem. I teraz przyklejając na te punkty, możemy przykleić glutation, na przykład, o którym mówiliśmy, bo glutation to jest stymulowanie jelita, a jelito grube to jest nasza odporność. Mówi się na to, że jelita to jest drugi mózg, że tam jest skoncentrowana nasza odporność. Więc jeśli są zaburzenia w jelicie, to glutation tutaj powoduje bardzo dobre, pozytywne reakcje w jelitach. I polecam przy zaburzeniach jelit, na przykład jak ktoś ma zaburzenia jelit, jeżeli oczywiście chce skonsultować z lekarzem, to jak najbardziej, no to jest przyklejanie glutationu. I przyklejanie aeonu, czyli odstresowanie, bo czasami mówi się, że ktoś ma albo nie w wątrobie, albo właśnie w jelitach. No to warto sobie przykleić aeon, żeby uspokoić jelita. Energetyki z kolei to jest taki sekret, że podnoszą energię mitochondrialną, to znaczy podnosi się ilość produkowanej energii komórkowej, ale jednocześnie pamiętajmy, że energetyki, czyli Energy Enhancer, to są dwa plastry. Jeden jest biały, dodatni, drugi jest brązowy, ujemny. My często pokazujemy w testach, jak ciało szybko reaguje na podniesienie poziomu energii, czy właściwie dodatkowo jeszcze skomunikowanie ciała. I poprzez przyklejenie białego na prawą dłoń, brązowego na lewą dłoń, kolokwialnie można mówić, że my uruchamiamy komunikację w meridianach, a jednocześnie powodujemy prawidłowy przepływ energii z lewej do prawej czy z prawej do lewej, wszystko jedno. Więc oprócz tego działania, że podnosimy energię w ciele, w komórkach i akurat w tym przypadku kierujemy ją do jelita grubego, to jeszcze uruchamiamy komunikację w ciele, bo ona jest często zablokowana. Ludzie nie wiedzą o tym, że mają zablokowane meridiany, a często tak jest. I teraz można sobie sprawdzić, czy mamy dobrze pracujące, zdrowe jelito poprzez naciśnięcie mocno tego punktu. Jeżeli naciśnięcie mocno tego punktu powoduje ból, to znaczy, że coś jest w kanale nie tak i coś jest z jelitem nie tak. Co to oczywiście trzeba sobie odszukać, ale to jest bardzo częsty przypadek. Więc każdy punkt meridianowy przy naciśnięciu daje już nam pewną informację. Jeżeli jest bolesny, to znaczy, że coś jest nie w porządku i trzeba się dowiedzieć co. Wiesz co, to nasunęło mi się teraz takie pytanie, bo mam sporo klientów, którzy mają ten zespół jelita drażliwego. Mhm. I teraz tak, czy co powinni może tak, no bo aeon jest przeciwzapalnym, nie? No to też na ten zespół jelita. I teraz moje pytanie takie, jak... Co ci się nasuwa? Jak te osoby mogłyby i co naklejać, wiesz, żeby pomóc sobie w tym zespole jelita drażliwego? Czy mogą też naklejać stricte na jelito? Wiesz, na gdzieś tam punkty dwa.
Jakie zestawienie? No bo na pewno wiesz, ponad 10 lat doświadczeń, no to masz bardzo dużo doświadczeń, tym bardziej jako ekspert uczysz się u najlepszych, czyli u wynalazcy Davida Schmidta, więc na pewno gdzieś czyjeś albo twoje doświadczenia są. Jak wiesz, bo niekoniecznie ludzie chcą ten protokół, wiesz o co chodzi? To, tak, tak, żeby co, nie co takie było. Tak zwane skrótowe, a działające, bo na pewno takie rzeczy są, tak jak ja X-a nie patrzę, czy to jest prawa, lewa, tylko tak, jak mnie boli lewa, to ja na lewe biodro sobie naklejam i tyle. No. I teraz jak to tu wygląda, nie? Bo jest to częsta dolegliwość tych jelit. Tak, najlepiej jest upraszczać, szczególnie na początku, jeżeli mamy nową osobę, która słucha tych rzeczy, o których mówimy, które mogą się wydawać skomplikowane. Ja się wcale nie dziwię, bo dla mnie na początku też to było skomplikowane. Można zacząć od regularnego, codziennego naklejania sobie X39, można dołączyć AEON, bo ostatnio właśnie David Schmidt mówi, że te badania, które w tej chwili robią w połączeniu tych dwóch, czyli AEON, który obniża stres i otwiera nas na naprawę, na poprawę jakości zdrowia, i X39, który działa kompleksowo, to są dwa plasty. Można je sobie kleić. Zdecydowanie polecałbym zredukować albo kompletnie zminimalizować gluten, przetwory mleczne od krowy. To są te dwie rzeczy. I oczywiście ilość węglowodanów przetworzonych. To są trzy właściwie rzeczy, które zabijają naszą cywilizację. Czyli GMO pszenica, która w 70% ziarno jest cukrem, bo to są łańcuchy amylopektyny, czyli glukozy. Czyli 70% pszenicy to jest cukier, czysty cukier. Bardziej szkodzi trzustce i powoduje wystrzał insuliny niż cukier z sacharoza. Więc pszenica. To już trzeba mieć świadomość, że pszenica jest GMO i jej się nie powinno tykać. To jest gluten, to jest też gliadyna, która powoduje dziurawienie jelit. Jeśli chodzi o przetwory mleczne, pij mleko, będziesz wielki, jest bzdurą totalną. Pij mleko, będziesz starzały. Tak, mleko krowie jest dla krów. Mamy inne źródła niezbędnych substancji, takie jak na przykład wapń. I trzecia rzecz, wszędobylskie węglowodany przetworzone, szczególnie w tych słodkich napojach, gdzie jest syrop glukozowo-fruktozowy, gdzie fruktoza w tej stanie jest toksyczna, bo fruktoza w owocu przy wszystkich substancjach, które są w owocu, nie jest toksyczna. Wyciągnięta do słodzenia napoju jest toksyczna, więc te trzy rzeczy trzeba o nich trzeba je ograniczać. X39 z AEON-em bardzo silnie działający na poprawę stanu zdrowia, tylko pamiętajcie, że organizm będzie sam decydował, co ma w pierwszej kolejności naprawić. I to jest cała inteligencja naszego organizmu, bo nasze plastry są niczym innym jak odblokowaniem naszego potencjału i uruchomieniem procesów, które są pośledzone. To nasze ciało zaczyna robić to, co robiło kiedyś. To nie jest tak, że my maskujemy jakieś dolegliwości, czy dodajemy coś z zewnątrz, czy uruchamiamy procesy, które do tej pory nie były znane. My uruchamiamy dzięki bioelektrodom procesy, które normalnie w zdrowym ciele, w młodym ciele funkcjonują, z wiekiem przestają funkcjonować, z obciążeniami przestają funkcjonować. Więc jeżeli zaczynamy wprowadzać zdrowy sposób odżywiania, zdrowy styl życia ogólnie i dodajemy bioelektrody, to zmniejszamy ogromnie ryzyko zachorowań, ryzyko bóli, ryzyko stanów zapalnych, złego samopoczucia i wydłużamy sobie życie, a przy okazji bardzo mocno odmładzamy ciało. Bo nasze ciało ma wiele możliwości, jest po prostu super inteligentne. Nie ma żadnego lekarza, nie ma żadnego uniwersytetu medycznego, który byłby mądrzejszy niż nasze ciało. To jest piękna konstrukcja, która została stworzona i wystarczy jej nie przeszkadzać, wesprzeć mądrze i ono będzie funkcjonować. Krzysztof, czyli na przykład na, powiedzmy, prawą stronę może być X39, czyli komórki macierzyste, a po lewej stronie w tym samym czasie AEON, tak? I to można, wtedy oddziaływanie na jelita. AEON można tak w ten sposób, nie trzymajmy się, pamiętajmy, że instrukcje, jak mamy instrukcję, no to instrukcji wiadomo, że jak jest ból, no to trzeba sobie zastosować miejscowo na ból. Natomiast w przypadku u wszystkich pozostałych bioelektrod to jest tylko propozycja punktów, o których firma wie, że działają normalnie, znaczy optymalnie.
X39 akurat jest taką naszą cudowną bioelektrodą kompleksową, ten aktywator komórek, że gdziekolwiek będzie naklejony na ciało, będzie działać tak samo. A on można intuicyjnie naklejać sobie na miejsca, które chcemy rozluźnić. No wiadomo, że jeśli mamy główny centrum noszenia naszego stresu na plecach, bo się spinamy, tam rosną garby, no to warto jest sobie go naklejać tutaj. Ale też nie codziennie, bo właśnie można go sobie nakleić na jelito, można sobie go nakleić na wątrobę. Doskonale się śpi z Aeonem naklejonym na stopę, na wątrobę, bo się uspokaja wątrobę i pozwala jej się elegancko zregenerować. Więc patrząc na to, jaka jest korzyść danego plastra, Aeon stres, glutation i odporność, oczyszczanie, energetyki, podniesienie energii, możemy bardzo intuicyjnie sobie wspierać nasze ciało. Pięknie Ci dziękuję. Dziś takie dłuższe spotkanie. Gości bardzo dużo, bardzo nas to cieszy, że ja niedziela, godzina 12, a Wy przybyliście do nas tak licznie, zadając pytania. Ja też miałam od słuchaczy pisane, więc też zadałam. I myślę, że jeszcze znajdziesz kiedyś, Krzysztof, czas i zrobimy jeszcze takie pytania-odpowiedzi, bo zaczynają ludzie po prostu zadawać te pytania, czyli zaczyna być akcja. Zapraszamy Państwa jeszcze raz na Festiwal Bolesławców, który już będzie w przyszłą sobotę. W sobotę jako drugi prelegent 9:30 rozpocznie swój wykład Krzysztof. Małgosia Lorenc rozpocznie o 9:00 jako pierwsza. Za 15:09 rozpoczynamy hymnem wolnych ludzi. Jak zwykle trzymamy się za ręce, puszczamy tą naszą energię w ruch, żeby się dobrze działo i o 9:00 zaczynam wykłady, 9:30 Krzysztof. Także gdybyście mieli na żywo pytania, pewnie tam zaprezentujesz, jak co tam działa, może jak karnozyna, może jak ten telefon, bo to jest taki obrazowy, nie? Jak jest bez elektrody, jak jest z elektrodą. Także dziękuję Ci serdecznie, że również w niedzielę przyszedłeś. Dziękuję bardzo, ja, że zaprosiłem. Tak, ja Wam również dziękuję. Ja Wam chciałam powiedzieć, że wróciłam z dwudniowego kongresu, ale też znalazłam siłę, żeby do Was przyjść o 12:00 i chętnie podzielić się tą wiedzą, bo widzę, że coraz bardziej się interesujecie. Przypominam, że jest to jedyna firma w świecie, która ma tą skuteczną medycynę XXI wieku, nanotechnologia, potocznie zwane plasterki. Jest to medycyna informacyjna, jest to terapia światłem. Dziękuję uprzejmie i do następnego razu. Dziękuję, dobrej niedzieli. Dobrej niedzieli.